W tym filmie zobaczycie grawerkę laserową Wainlex L6 o mocy 10 W. Pokażę rozpakowanie oraz montaż oraz jej możliwości. Zapraszam na materiał. Wiązka lasera ma moc 10 W, a jego punkt to 0,05 na 0,08 mm. Maksymalna prędkość grawerowania to 9000 mm na minutę, czyli 150 mm na sekundę. Obszar roboczy to 350 na 335 mm. Po złożeniu zamówienia otrzymujemy taką oto paczkę, a to jej zawartość. Panel sterowniczy oraz panel tylny, a także obudowa głowicy wykonane są z tworzywa. Pozostałe elementy wykonane są z profili aluminiowych. Głowica posiada osłonę chroniącą oczy przed światłem lasera i jest przystosowana do wspomagania powietrzem. Papierowa instrukcja montażu oraz obsługi oprogramowania. Montaż jest niezwykle prosty. Polega na złączeniu ze sobą 6 elementów. Posiłkując się instrukcją papierową lub wideo, każdy bez problemu przejdzie przez ten montaż. Zajmie to naprawdę kilkanaście minut. Jak wspominałem, L6 jest wyposażony w system wspomagania powietrznego. Ciśnienie powietrza to 75 kPa. Wspomaganie powietrzem znacznie zwiększa szybkość grawerowania, a cięcia i grawerunki są czystsze. Po podaniu zasilania wentylator głowicy pracuje bez przerwy. Z komputerem grawerkę łączymy za pomocą kabla USB. Grawerką Wainlex możemy ciąć drewno o grubości do około 10 mm w jednym przejściu. Możemy też na nim grawerować, a także na innych materiałach ze stalą nierdzewną i szkłem włącznie.
Regulacja długości ogniskowej jest bardzo prosta. Służy do tego specjalny obrotowy wskaźnik. Grawerkę można też obsługiwać offline bez fizycznego podłączenia z komputerem za pomocą aplikacji w smartfonie. Wainlex ma też własny program do grawerowania. W filmie nie pokażę jednak działania obu tych aplikacji, ponieważ wymaga to zapisania do systemu operacyjnego urządzenia. Ja zresztą uważam, że najlepszym programem do obsługi grawerek jest program Lightburn. Ewentualnie może być program Laser GRBL. Wszystko, co jest potrzebne do uruchomienia grawerki, znajduje się na dołączonej karcie pamięci. Pokażę teraz proces dodawania grawerki w programie Lightburn. Oczywiście grawerka musi być wcześniej włączona do prądu, a także podłączona do komputera. Po jej znalezieniu wyświetli się obszar pola roboczego. Tu możemy zmienić jej nazwę. W czasie pracy możemy posłużyć się przygotowanymi przez producenta wskazówkami. Gdy maszyna jest wyłączona, możemy poruszać głowicą po obszarze roboczym ręcznie. Ale gdy jest pod napięciem, gdy jest włączona, głowica jest zablokowana. Można nią poruszać tylko za pomocą wskaźników w programie. Osobiście dla mnie jest to trochę mankament tego urządzenia, ponieważ w dotychczas testowanych urządzeniach mogłem naprowadzić głowicę ręcznie nad materiał grawerowany. Ale myślę, że jest to tylko kwestia przyzwyczajenia. Przed przystąpieniem do grawerowania i cięcia konkretnych rzeczy dobrze jest sobie przedtem przygotować odpowiednie wzorniki, aby móc dostosować parametry do tych przedmiotów. Sklejkę o grubości 2 mm potniemy już z prędkością 500 mm na minutę przy 80% mocy. Tę sklejkę przetniemy z mocą 60% i prędkością 200 mm na minutę. Z kolei do przecięcia tej sklejki o tej samej grubości, ale z innego drewna, wystarczy jedno przejście z prędkością 200 mm na minutę i tylko 40% mocy. W tym przypadku trzeba ustawić 100 mm na minutę i 60% mocy lasera. Sklejka o grubości 6 mm. Tu ustawiłem różne prędkości grawerowania. Od 5000 do 20000 mm na minutę. Z tego wzornika można wyczytać, że optymalna prędkość przy grawerowaniu np. fotografii to 5-6000 mm na minutę. Dużym plusem tej grawerki jest wyposażenie ją w sprężarkę powietrza. Dzięki wspomaganiu powietrzem cięcia są czystsze. Po lewej cięcie ze wspomaganiem, po prawej bez.
A teraz parę przykładów grawerowania i cięcia. Obrazy są przyspieszone, ale i tak grawerowanie i cięcie trwa dość krótko, od kilku do kilkunastu minut. To jest tektura o grubości 1 mm. Możemy wycinać elementy modeli 3D. Zdarzają się też takie sytuacje jak tutaj. W pewnych miejscach wzór jest niedocięty. Nie wynika to z wady lasera, ale z wady sklejki. W tym miejscu jest albo jakiś sęk, albo zbyt dużo kleju. Dlatego też czasem dobrze jest ustawić dwa przejścia zamiast jednego, aby mieć pewność cięcia. W tym przypadku mamy tylko kawałek prostego odcinka. Dotkniemy go za pomocą nożyka. Można by ponowić proces cięcia, ale już po wyjęciu sklejki spod maszyny jest to dość trudne. Trzeba od nowa ustawić punkt początkowy cięcia. Ten model do złożenia jest dość prosty, ale też można wykonywać modele bardziej skomplikowane, z zębatkami, kołami, dołączyć do nich na przykład silnik elektryczny, tak aby mogły się poruszać. Możliwości jest wiele. Laserem o mocy 10 W przetniemy też grubsze drewno, ale wymaga to więcej przejść. Do przecięcia tego kawałka potrzeba było 6 przejść. To jest grawerowanie z prędkością 500 mm na minutę. Moc 100%. Płytka ceramiczna. Grawerowanie na sklejce. Fotografia przygotowana w programie Laser GRBL. Czas grawerowania tej fotografii o podanych wymiarach to około 12 minut, czyli bardzo krótko. Prędkość jest maksymalna, a moc 60%. Można ciąć czarny akryl. Z powodzeniem wygrawerujemy na szkle, ale musimy je najpierw czymś zaczernić.
Ja używam folii do przyciemniania szyb samochodowych. Po paru próbach ustaliłem optymalną prędkość na 500 mm na minutę. 100% mocy. Po oczyszczeniu z resztek folii wynik bardzo dobry. Przezroczyste plexi to materiał trudny do grawerowania, ponieważ można go łatwo stopić. Tu też trzeba go zaczernić, albo na przykład mazakiem suchościeralnym, albo tak jak ja zrobiłem, czyli folią do przyciemniania szyb samochodowych. Tak to wygląda po oczyszczeniu i podświetleniu wzoru. I jeszcze na koniec test prędkości. Przy tym napisie prędkość przekraczała 10 000 mm na minutę. Grawerka laserowa Wainlex L6 o mocy 10 W ze wspomaganiem powietrzem to solidna maszyna. Dziękuję za uwagę.